Hej kochane, super, że jesteście. Dzisiaj mam dla Was filmik, który jest podsumowaniem tego mojego 3-miesięcznego planu dbania o skórę od środka. Chciałabym Wam opowiedzieć, czy się udało, jeśli się udało, jakie rezultaty otrzymałam, troszkę o tym, co robiłam i o tym, jak wygląda teraz moja pielęgnacja skóry, ponieważ jest bardzo prosta. Mam nadzieję, że zdążę w jednym filmiku, ponieważ nagrywałam go już raz i trwał 50 minut, więc nagrywam go drugi raz. Jeśli zupełnie nie wiecie, o co chodzi, zobaczcie sobie na wszystkie linki w opisie na dole. Tam są posty na blogu i filmiki, które wszystko Wam dokładnie wytłumaczą. Powiem Wam może na początek o rezultatach, ponieważ udało mi się uzyskać to, na czym mi najbardziej zależało. Moja skóra nie jest już sucha. Z czasem zmieniła się w skórę normalną. Minęło trochę więcej niż 3 miesiące, ale w ciągu 3 miesięcy udało mi się faktycznie stan tej skóry znacznie poprawić. Teraz nie muszę już używać kremów. Tak naprawdę używam kremów i to jest taka pielęgnacja ekologiczna. Tylko dlatego, że nie wiem, lubię się czymś posmarować, lubię testować nowe produkty, lubię ich zapachy, szczególnie jeśli chodzi o tą ekologiczną pielęgnację. Ale jeśli nie używam kremu przez cały dzień, nie ma zupełnie tragedii, to nie jest już tak jak było, że wstawałam i musiałam się czymś posmarować, musiałam posmarować, nie wiem, skórę po demakijażu, musiałam reaplikować ten krem w ciągu dnia wiele razy. Teraz zupełnie tak się nie dzieje i pielęgnacja, jaką stosuję, tak naprawdę nie ma już takiego wielkiego wpływu na moją skórę. Moja skóra wygląda całkiem dobrze, bez względu na to, czy ją posmaruję czymś, czy nie, więc często to jest taki etap, który tam w jakimś stopniu pomijam, przynajmniej jeśli chodzi o kremy. Ja w pewnym momencie zrezygnowałam z kremów w ogóle, potem używałam maseł, potem wróciłam do tych kremów tylko po to, żeby je zużyć, żeby się po prostu nie zmarnowały. Używałam również kremów pod podkład. Dalej, jeśli używam podkładu, używam najpierw kremu nawilżającego. To jest z tym, że tym razem to już są te kremy takie całkowicie ekologiczne. No i to jest właściwie tyle. Moja skóra naprawdę wygląda lepiej. Jest bardziej gładka, lepiej nawilżona, bardziej jędrna. Tak naprawdę też od jakichś 3 albo 4 miesięcy nie pojawiła się na mojej skórze ani jedna niespodzianka. I to jest naprawdę niesamowite, ponieważ nawet chociaż nie miałam takiego czynnego trądziku, to raz na 2-3 tygodnie pojawił się na mojej twarzy ogromny wulkan. To są takie te pryszcze z rodzaju wstrętnych, podskórnych wulkanów, których się nie możemy pozbyć. I na których odejście musimy czekać czasem nawet 2 tygodnie. Ja miałam problemy z takimi niespodziankami, no i teraz w sumie naprawdę nie pamiętam, kiedy raz ostatnio coś mi wyskoczyło. I wiem, że z pomocą zmiany diety na taką bardziej surową, wiele dziewczyn poradziło sobie z trądzikiem praktycznie w 100%, a nawet jeśli nie w 100%, to w stopniu na tyle znacznym, że no poczuły się naprawdę lepiej. Ja zauważyłam też jeszcze jeden skutek uboczny, to jest prawie całkowite zmniejszenie celulitu, ponieważ tak, ja miałam celulit, nawet dość duży, chociaż jestem dość szczupła. Pewnie szczupłe dziewczyny, które mają celulit, wiedzą, o co chodzi. Powiem Wam, że teraz zauważyłam, że jest naprawdę o wiele, wiele lepiej i prawdopodobnie nie będę musiała nic z tą skórą w okolicach ud i tyłka robić, bo ja zawsze przed wakacjami, 2-3 miesiące przed wakacjami zaczynałam taki program pozbywania się celulitu, który faktycznie ten celulit potrafił zwalczać i no i on mi pomagał. Teraz chyba będę mogła tą sprawę zupełnie olać. Jest jeszcze jedna ważna sprawa, która myślę, że zainteresuje dziewczyny, które chcą zagęścić włosy, ponieważ ja zaczęłam jakieś 4 miesiące temu albo nawet może trochę więcej pić sok z natki pietruszki. To jest taki sok, jaki widzicie teraz. To jest sok z natki pietruszki i jabłka. Potrzebujemy jednej natki pietruszki i jednego dużego jabłka. Wszystko to mielimy sobie w blenderze albo w sokowirówce i wypijamy jedną szklaneczkę takiego soku dziennie. Po 2 albo 3 miesiącach możemy zaobserwować, że wyrosło nam na głowie mnóstwo nowych włosków, takich baby hair. Na mnie to naprawdę podziałało i pewnego dnia zauważyłam, że na czubku głowy mam mnóstwo sterczących tej długości włosów. I to nie były włosy połamane, na szczęście, tylko to były właśnie włosy nowe. I moja koleżanka Madzia, którą też serdecznie pozdrawiam, zaczęła pić sok z natki pietruszki i powiedziała, że po 2 miesiącach, kiedy poszła do fryzjera, jej fryzjerka była zaskoczona, skąd ma tyle nowych włosów na głowie, właśnie na całym obszarze. Więc jeśli Wasze włosy ostatnio bardzo intensywnie wypadały i podejrzewacie, że może być to sprawa jakichś niedoborów,
to taki sok z natki pietruszki na pewno Wam pomoże. To jest fenomenalna sprawa. Jeśli chcecie zagęścić włosy, to naprawdę polecam. Jest niesamowicie smaczny. Ja myślałam, że to będzie naprawdę jakaś wstrętna zielonina, a sok jest o wiele bardziej smaczny niż wszystkie kubusie i jakieś tego typu soczki dla dzieci, więc naprawdę bardzo Wam polecam. Takim bardzo ważnym elementem tego całego mojego planu było też to, żeby zacząć o siebie bardziej dbać. Ponieważ z własnego doświadczenia zauważyłam, że stan psychiczny i nie wiem, poziom stresu ma ogromny wpływ na naszą skórę. Ja miałam problemy z atopowym zapaleniem skóry tutaj w okolicy ust, które znikało mi za każdym razem, kiedy wracałam do rodzinnego domu. I dzięki jednej z Was wpadłam na to, że to tak naprawdę wiąże się z poczuciem bezpieczeństwa i tym, jak się czuję generalnie tutaj w Krakowie. Oczywiście w domu rodzinnym było mi o wiele lepiej, czułam się bardziej bezpieczna i to było dla mnie bardziej komfortowe. Jedna z Was na YouTubie kiedyś napisała mi, że ma dokładnie to samo i myśli, że to się właśnie wiąże z poczuciem bezpieczeństwa. I tym tropem ja wpadłam na to, żeby poobserwować, jak poziom stresu i takiego podenerwowania, czy też w ogóle takiego psychicznego samopoczucia ma się do stanu mojej skóry. I zobaczyłam, że na przykład to AZS pojawia mi się i pogarsza, kiedy faktycznie jestem zdenerwowana, albo kiedy mi się szykuje jakiś wyjazd, coś stresującego, tego typu rzeczy. I stwierdziłam, że chciałam generalnie o siebie bardziej zadbać, ponieważ ja wcześniej byłam bardzo zabiegana, miałam bardzo niewiele czasu dla siebie, nie potrafiłam, nie wiem, usiąść spokojnie, zjeść śniadania, czy też poświęcić jakąś chwilę na poczytanie gazetki w spokoju, no po prostu takie rzeczy. Ostatnio zaczęłam o siebie naprawdę bardziej dbać i teraz pilnuję, żeby zacząć dzień spokojnie od śniadania, zjeść coś dobrego, nie wiem, zrobić coś przyjemnego dla siebie, zrelaksować się. Obserwuję też, kiedy się denerwuję i zastanawiam się, nie wiem, dlaczego tak się stało. Tego typu rzeczy naprawdę bardzo pomagają i jednak taki ogólny stan naszego organizmu i stan naszych nerwów naprawdę ma ogromny wpływ na skórę. Ja rozmawiałam z paroma przyjaciółkami i parę z nich powiedziało mi, że trądzik u nich znacznie się pogorszył, kiedy przeżywały jakieś traumatyczne momenty w życiu. Jedna z nich zerwała z chłopakiem po długim, toksycznym związku i tego samego dnia dostała niesamowitego wysypu pryszczy na całej twarzy. Ona mówi, że to jest aż nieprawdopodobne, ale faktycznie tego typu zdarzenia jakoś potwierdzają, że to się wszystko jakoś zazębia. Jeśli nie traktujemy się tak dobrze, jak może powinnyśmy, czy też nie mamy czasu, żeby chwilę wypocząć, jemy byle co, w byle jakich okolicznościach, maksymalnie się śpieszymy, nie dosypiamy, do tego jesteśmy nieszczęśliwi, bo na przykład jesteśmy w toksycznym związku i tak dalej, to może mieć ogromny wpływ na naszą skórę. Jednak, z czego tak naprawdę ja sobie nie zdawałam sprawy, dopóki się nie przekonałam, że jeśli faktycznie zaczniemy o siebie bardziej dbać w ten sposób taki fizyczny i psychiczny, to będziemy się o wiele lepiej czuły i będziemy o wiele lepiej wyglądały. Także te przykłady moich przyjaciółek też pokazały mi faktycznie, że warto trochę zmienić, nie wiem, swoje podejście do siebie i tak dalej. Chociaż dla mnie tak naprawdę bardzo ważna była też zmiana diety, ponieważ ja jadłam bardzo niewiele owoców i warzyw i bardzo niewiele rzeczy, z których mój organizm mógłby wyciągnąć wodę. I kiedy to zmieniłam, skóra faktycznie zaczęła wyglądać o wiele lepiej i zupełnie inaczej. Tak naprawdę pilnowałam, żeby zjadać dużo więcej owoców i warzyw, oprócz takich zupełnie normalnych obiadów, które zjadam codziennie. I to jest zupa i drugie danie w postaci, nie wiem, jakichś makaronów, ziemniaczków z kotletem, sałatek, tego typu rzeczy, jakichś gotowanych warzyw, gotowanych na parze. No po prostu takiego zwykłego obiadu. Oprócz tego pożeram mnóstwo właśnie owoców i warzyw. Ja w ogóle zjadam bardzo dużo, bo jestem bardzo szczupła, mam taką szybką przemianę materii i muszę jeść cały czas, coś tam podjadam. I starałam się zjadać 3 pełne talerze takich owocowo-warzywnych sałatek, jaką teraz możecie zobaczyć. To były najróżniejsze owoce i warzywa. W zimie, wiadomo, był trochę z tym problem, ale teraz już jest coraz lepiej. Ja zjadam też kiełki, które bardzo mi posmakowały. Staram się zjadać jak najmniej takiej żywności, która jest przetworzona. Nie jem już tak dużo pieczywa. Kiedyś byłam maniakiem pieczywa i jadłam naprawdę po prostu cały dzień jakieś słodkie bułki, chałki i tego typu rzeczy. Teraz ta dieta mi się trochę zmieniła i to jest trochę trudniejsze, bo wiadomo, że łatwiej pójść i zrobić sobie, nie wiem, 4 kanapki, posmarować je dżemem, niż pokroić, obrać te wszystkie owoce, przygotować je i zjeść, ponieważ jemy je też o wiele dłużej.
No i myślę, że taka zmiana jest trochę bardziej męcząca. Wiadomo, że trzeba zarezerwować sobie więcej czasu na te posiłki, co jest tak naprawdę zdrowsze, bo jedzenie w pośpiechu i jedzenie takiego byle czego nigdy nam nie służy. Można to jakoś fajnie rozwiązać, bo można nosić sobie te warzywka i owoce w jakichś plastikowych pojemniczkach do pracy i tak dalej, więc jeśli trochę się postaramy, to też nie powinno być dla nas tak uciążliwe. I powiem Wam, że zmienił mi się trochę smak, bo kiedyś uwielbiałam, zażerałam się frytkami, batonikami, różnymi słodkimi rzeczami. Teraz wolę jednak zjeść jakiś owoc, czy na przykład kalarepkę, którą uwielbiam. I ten smak się też trochę zmienia. Więc to nie jest też tak, że musimy sobie czegoś odmawiać i cierpieć, bo jemy nagle zieloninę, która nam nie smakuje. Głównie chodzi o to, żeby się dobrze czuć i żeby zacząć o siebie dbać. Więc to też nie powinno być tak, że jemy rzeczy, które nam nie smakują i że nowy sposób odżywiania się jest dla nas uciążliwy czy męczący. Ja naprawdę jestem za tym, żeby jedzenie przede wszystkim też sprawiało nam przyjemność, więc robienie sobie różnych takich jedzeniowych przyjemności w postaci ciast i tak dalej, to też jest, myślę, że jak najbardziej wskazane. Ważne jest przede wszystkim to, żeby się nie męczyć i żeby to nie było sztuczne, wymuszone i okupione cierpieniem. Wszystko macie dokładnie jeszcze opisane na blogu. Ja zaczęłam również regularnie pić soki robione w sokowirówce i najczęściej to były soki z buraka, które są naprawdę przepyszne, jeśli zmieszamy ten burak z jabłkiem. No i właśnie te soki z natki pietruszki. I takich soków wypijałam w trakcie dnia też chyba 3. Więc myślę, że w takie soki też warto zainwestować. Jeśli macie blender, to też mogą być takie zmielone owoce i warzywa. Ja mam w planie jeszcze robienie takich zielonych szejków, których tak naprawdę dotąd nie robiłam, oprócz tego soku z pietruszki. No ale faktycznie myślę, że to jest też jedno z fajniejszych rozwiązań. Więc tak naprawdę to, co teraz w ciągu dnia zjadam, to zawsze w 50% jest coś surowego i to są warzywa i owoce. No i to jest proste. Poza tym zjadam dalej mięso, bo wiele z Was się zastanawiało, czy zostanę wegetarianką, ale nie zostałam. I zjadam również jajka, które naprawdę uwielbiam i chyba nie mogłabym z nich zrezygnować. To jest praktycznie wszystko, jeśli chodzi o dietę. Wszystko macie jeszcze dokładnie napisane na blogu. Ale to naprawdę działa i myślę, że jeśli macie problemy z niedoskonałościami na skórze, to warto trochę zmienić swoją dietę i warto trochę zastanowić się nad tym, jak się generalnie czujemy i co możemy w swoim życiu poprawić, żeby po prostu bardziej o siebie dbać i lepiej się poczuć. Teraz powiem Wam trochę o mojej pielęgnacji, ponieważ moja pielęgnacja teraz jest ekstremalnie prosta. Przerzuciłam się jakoś przez te parę miesięcy na kosmetyki ekologiczne. No i używam teraz takich eko-kosmetyków praktycznie wyłącznie. Rano, kiedy wstaję, po prostu przecieram moją buzię tą wodą z kwiatu pomarańczy słodkiej. To jest też taka ekologiczna woda kupiona w sklepie z żywnością ekologiczną za 20 zł. Taką wodę możemy też kupić na przykład zrób sobie krem, ale tam jest jej trochę mniej, a z przesyłką to wychodzi mniej więcej tyle samo, co w takim zwykłym sklepie. Potem czasem nakładam krem, jakiś zwykły krem nawilżający, albo go nie nakładam. To zależy od tego, czy mam ochotę, czy nie. Ja teraz używam tych kosmetyków Altery, które tak naprawdę kupiłam w przecenie w Rossmanie i to mnie skłoniło do zakupu głównie, ponieważ ja używałam bardzo dużo kremów ekologicznych różnych firm. Praktycznie większości tych, które są dostępne w Polsce, czyli Eco Cosmetics, Lavera, Veleda i Santé. I powiem Wam, że te jakościowo się bardzo nie różnią. Tak naprawdę efekt jest praktycznie taki sam, a cena jest o wiele, wiele niższa, więc myślę, że jeśli chcecie zacząć z taką ekologiczną pielęgnacją, to te kosmetyki z Altery będą fajnym rozwiązaniem, aczkolwiek one są inne niż takie zwykłe kremy, ponieważ nie zawierają silikonów, rozprowadzają się zupełnie inaczej. Myślę, że ten taki przeciwzmarszczkowy krem na dzień, to jest z wyciągiem z dzikiej róży, będzie taki najbardziej podobny do zwykłych kremów, ponieważ jest taki najbardziej nawilżający i nie zostawia takiego filmu, jak chociażby ten, który jest z aloesem i to jest też taki krem na dzień. Więc myślę, że ten fioletowy będzie po prostu taki lepszy i bardziej znośny. I to są teraz praktycznie jedyne kremy, których używam. Używam też tych ampułek z Altery, które bardzo polubiłam ze względu na taki dziwny zapach. W trakcie dnia używam też kremu tonującego albo podkładu. Najczęściej to jest ten krem tonujący z Altery albo ten podkład z Lavery.
I chyba ja najbardziej lubię ten krem tonujący z Altery, też kosztował grosze. Jest niestety dość ciemny, więc dla takich bladych, bardzo jasnych dziewczyn pewnie kolor będzie nieodpowiedni, ale myślę, że i tak warto się nim zainteresować. Oczyszczam moją skórę dalej przy pomocy OCM, aczkolwiek OCM mi się ostatnio trochę znudziło i zaczęłam kombinować. Jakiś czas temu udało mi się stworzyć taką pastę migdałową na podstawie przepisu doktora Hałuszki na taką właśnie migdałową pastę do oczyszczania twarzy, którą dociskamy do naszej buzi. Z tym, że nie mogę Wam jej teraz pokazać, bo ona mi się skończyła, a mikser do kawy, młynek do kawy mi się zepsuł i muszę kupić nowy. Ale jak kupię, to na pewno Wam pokażę, jak ją zrobić, ponieważ sam przepis jest naprawdę bardzo fajny. A ostatnio kupiłam kosmetyk, który też jest podobny i to jest akurat kosmetyk Lasha. To są też takie naturalne kosmetyki. I to jest Angels on Bare Skin, który jest takim peelingiem też z kawałkami migdałów i olejkiem lawendowym. I on się u mnie też sprawdza naprawdę świetnie. Kosztował 40 zł. No i na razie go uwielbiam. Także myślę, że przy tym kosmetyku też zostanę. Żeby złuszczyć moją skórę w domu, często wykonuję peelingi jodowo-solne. To są te peelingi, o których Wam już kiedyś mówiłam. Też często wykonuję taką domową mikrodermabrazję, takim sposobem z owocami. O tym też ostatnio post pojawił się na blogu, więc pewnie niektórzy z Was wiedzą, o co chodzi. Jeśli nie wiecie, zatknijcie sobie link na dole w opisie. A jeśli chcecie, żebym przygotowała dla Was filmik o takiej domowej mikrodermabrazji albo o tej paście migdałowej do oczyszczania twarzy, to też dajcie znać, jeśli akurat wolicie zobaczyć takie rzeczy w formie filmiku. Do twarzy dalej używam mydła z Aleppo i używam OCM, do których dolewam trochę tych olejków Altery. Ostatnio używam dużo olejku migdałowego, trochę olejku arganowego na skórę. No, generalnie moja pielęgnacja jest bardzo prosta i naprawdę nie zajmuje mi dużo czasu w ciągu dnia. Jedynym kosmetykiem, którego używam często, jest ten eliksir z Caudalie, którym się lubię spsikiwać w ciągu dnia, tylko dlatego, że lubię ten zapach. No ale działanie też jest naprawdę bardzo fajne. Ja zużyłam moje stare kremy nawilżające i teraz już praktycznie nic takiego nie posiadam. Unikam używania w sumie takich zwykłych kremów, ponieważ one mają dużo składników, których generalnie moja skóra nie potrzebuje. Ja staram się unikać silikonów na buzi. Lubię silikony na włosach w jakimś stopniu czasem, ponieważ mi pomagają, ale na twarzy niekoniecznie. Staram się używać też produktów do makijażu, które są produktami mineralnymi albo ekologicznymi, kiedy tylko, nie wiem, jestem w domu albo wychodzę gdzieś do znajomych. Akurat nie robię tutorialu makijażowego, to używam zupełnie zwykłych produktów i mój makijaż jest naprawdę bardzo minimalistyczny. Często używam też ekologicznych tuszy do rzęs, no i tak naprawdę nie przywiązuję jakiejś wielkiej wagi do pielęgnacji skóry. Nie jest to teraz coś, na co wydaję fortunę i no i nie wiem. Myślę, że tak dla mnie jest lepiej. Moja skóra po prostu wygląda teraz dobrze, niezależnie od tego, co na nią nałożę. Także taka minimalistyczna pielęgnacja bardzo mi służy i jestem bardzo zadowolona, ponieważ faktycznie zauważyłam, że większy wpływ na stan mojej skóry ma to, co zjadam i w jaki sposób się odżywiam. Takie ekologiczne kosmetyki nie zawsze się u mnie sprawdzały. Dopiero w jakimś czasie trafiłam na takie rzeczy, które mi naprawdę odpowiadają. Jeśli jesteście ciekawe, to spis takich rzeczy też będziecie miały na blogu. No i to jest chyba wszystko. Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym filmiku. Także dzięki za poświęcony czas. Buziaczki i pa, pa.